Dzień dobry, witam tutaj w Arkis, to jest Workers and Resources Savvy Public. Na osiedlu powstało trochę więcej budynków. Tutaj jeszcze są trzy bloki, takie o, takie maśniutkie, fajniutkie, 257 miejsc mają, więcej od tych, a kosztują niewiele więcej. Mają tam chyba odrobinkę mniejszą jakość, ale powiedzmy, że jest ok. Jest w środku przedszkole, bo tu nie było. Jest szkoła, bo też nie było, bo było już pełno w tamtej. I teraz tak, czy dobrze widzicie, czy tu jest bar postawiony zaraz koło szkoły? Być może, ale za to jest odsunięty takim fajnym, masnym płotem, który ma 100 metrów wysokości, więc bąbelki w szkole nie będą widzieć swoich zachlanych w pałę tatusiów leżących gdzieś tam pod barem. Także myślę, że jest spoko. No, w blokach też jest spoko, nie mają tam jakichś specjalnych uwag, oprócz tego, że brakuje im elektroniki, no ale nie mamy za co elektroniki kupować za bardzo. Jeszcze muszę się przyznać, że wziąłem sobie kolejną pożyczkę w dolarach, bo zauważyłem, że nie ma wody i się okazało, że po prostu przepustowość tego, ten przepływ, co tu jest, te 26 metrów sześciennych na dobę, znaczy na dzień, no ale na dobę. I tutaj te, co sobie można wsadzić, bo generalnie jeszcze jakoś tak to jest zrobione, że na tych rozdzielaczach, jak nam wchodzi z grubej rury 3 bary, to na chudą rurę wchodzi 0,6. I jak się da z grubej rury na grubą rurę, to dalej jest te 3 bary. Ja nie wiem, czy tak działa hydraulika. Czuję się jak debil w ogóle się zastanawiając nad tym. To powinno być raczej oczywiste. Wydawało mi się, że jest chyba na odwrót, że jak jest cieńsza rura, to jakby to ciśnienie jest większe? Ale nie wiem. Podstawy hydrauliki. Ja słuchajcie, ja youtuberem jestem, ja się nie znam na takich rzeczach, czy tam streamerem. To za trudne tematy po prostu dla mnie. Z polibudy mnie wywalili, tak czy wiecie. Trzy bary tutaj wchodzą teraz grubą rurą. Tu dałem średnią, to mamy 1,35 bara. A tam, gdzie jest hydrofornia, gdzie jest jakaś hydrofornia jeszcze? Tutaj. Tam, gdzie mamy hydrofornię podłączoną chudą rurą, to tutaj jest 0,6 bara. I dzięki temu przepływ też jest mniejszy, nie osiągamy tych pełnych tutaj, 26 metrów sześciennych, bo to se należy tam, wiecie, podzielić, pomnożyć, bla bla bla, tamte 0,6 zamiast te 6 i siema, nie? Także jakby przez to tutaj nie mieli wody i o tym trzeba pamiętać, że po prostu, no generalnie to te chude rury se możemy wsadzić w gdzieś i praktycznie wszędzie grube rury od początku do końca i wtedy to jakoś działa, no. Trochę szkoda, no ale cóż. Tylko tutaj też jest jakiś dzielnik chyba, bo mamy... Też nie do końca jestem pewny, że to tak powinno działać. W sensie wchodzi nam ciśnienie 6 barów, a wychodzi 2 razy po 3. Jest idealnie na pół podzielone to ciśnienie. Tutaj nie idzie nic, bo tu jest ten jakby... Więc no tak to jest zrobione. Zamiast jakoś... Nie wiem. Pomińmy to, bo wyjdę na debila jeszcze większego niż jestem w rzeczywistości, że nie wiem, także ten, jakby pracowników sobie znowu zaimportowałem teraz z starych bogacic i jeszcze tam skądś, już chyba wszyscy mieszkają tylko w Wybrzuszu z całej mapy. W Wybrzuszu populacja wynosi 5500 osób, a na całej mapie jest ich 10270 i powoli rośnie, to jest dosyć istotne i przyjemne dosyć. Tylko, że tu jest jeszcze sporo takich małych domków, nie? Tu akurat chyba nikogo nie ma, bo tu mają urząd miasta, także spierdzielili stąd. Coś tu pewnie jeszcze, no tu jest na przykład taki pocin, tu są te małe domki, tam jest też gdzieś tam po 7 osób, także no jakby jeszcze są, tylko z tych małych domków ciężko ich jest chyba zaimportować. Chyba, że się to da jakoś hurtem zrobić, ale wątpię, nie wiem. Hurtem da się różne rzeczy robić i ja jakby czasem o tym pamiętam, czasem nie. O niektórych rzeczach na odcinku mówię, o niektórych nie mówię. I teraz na przykład tak, bo są znaki drogowe. Ja sobie je już poustawiałem, tylko oczywiście poza odcinkami, zapomniałem o tym wspomnieć, że jak się kliknie na skrzyżowanie, to można sobie ustawić, czy tutaj reguła prawej ręki, w sensie wiecie, czy mamy znaki sobie do poustawiania, czy możemy światła zrobić i co jeszcze więcej, te światła sobie można zaprogramować. Jest tam ileś faz, można dodać kolejną fazę, można usunąć, ustawić interwał na ileś tam sekund więcej, bla bla bla. Normalnie całkiem rozbudowane to jest i fajnie. Jeszcze nie bardzo miałem okazję to jakoś przetestować, no bo ten ruch jest tutaj znikomy na razie, same autobusy i ciężarówki. Jeżeli kiedyś będę miał samochody dla mieszkańców, no to wtedy ewentualnie będzie można pogadać, także ten. Tu widzę, że jest już problem.
z odwiedzinami kościoła, także możemy sobie zrobić tu gdzieś przystanek autobusowy, może gdzieś tu, i będziemy wozić ludzi do kościoła stąd jakiegoś, nie? Znaczy jakiegoś, no mamy ten jeden na razie tam, także tutaj będzie, może przedłużymy sobie linię, która tu już jeździ, żeby ona jeździła takim wahadełkiem. Tu gdzieś ten przystanek by mógł być. Chyba, że może by dać przystanek końcowy. Tu jest w, nie w dworcach, tylko zdaje się w zajezdniach jest. Coś takiego jak przystanek końcowy, duży, mały i tak dalej. I to działa tak, bo to też mi pisaliście w komentarzach, ja to już gdzieś testowałem, ale zapomniałem o tym oczywiście powiedzieć i tego nie używam, bo na razie te linie autobusowe składają się tylko z dwóch przystanków, więc kogo to obchodzi. No, jakby ustawiając im odstęp na linii, one potem jeżdżą te 30 na godzinę, nie? Tak jak na przykład te tutaj. A jak robimy przystanek końcowy, to te autobusy wtedy czekają na przystanku końcowym i wyjeżdżają z niego co tam jakiś odstęp czasu, więc jest taka sytuacja, że one nie mają tego potem tych irytujących małych prędkości i nie zamulają na drodze, także to jest chyba lepsze. No ale to przy jakimś większym tym... przy jakimś większym ruchu. Tu mamy mały przystanek końcowy. Tylko no ja nie wiem, czy tu jest sens, żeby robić przystanek końcowy akurat. No jeżeli tutaj byśmy robili jakieś większe osiedle, gdzie byśmy mieli więcej pracowników, gdzie byśmy potrzebowali większą ilość pracowników, no to może i tak. Tylko może nie tak zaraz przy samym tym... przystanek końcowy chcę. No nie wiem, czy ja tu chcę przystanek końcowy. Dobra, powiedzmy, że chcę. Trzeba go raz zrobić i ten. I sobie go zrobimy, powiedzmy, tutaj. Pyk. Na razie mały, tam są trzy miejsca, tu jest jakiś kibelek chyba dla kierujących. Bardzo uroczo wygląda, no pierdziele, okna powybijane. Masakra. Nowy i już taki zużyty. No, tylko tak, tutaj chyba nie... tu chyba pracownicy nie są ten... Przystanek końcowy, to jest jako pędla, ale tutaj nikt nie wsiada, rozumiem. A to mi się wydawało, że któryś... chyba był... Nie wiem. No to trochę bez sensu go tutaj dawać. On na szczęście nie był jakiś drogi, także spoko. Ile to kosztowało? $900. No, bo to tam trochę betonu i jakieś tam te. Ja bym se go dał. Nie wiem, może być powiedzmy tu. Kurde. Jezus, no jak przekombinowuję proste rzeczy, ja pierdzielę. Przystanek. Przystanek. Może sobie przystanek damy tutaj. Tak troszeczkę obok. Myk. Tutaj jeszcze troszeczkę dalej tę drogę. Tu jeszcze tak, żeby na płaskim ją skończyć. Przystanek końcowy. A moment, tutaj nie chcemy mieć robotników, tylko pasażerów i tak dalej na razie. Jeszcze teraz tak, jak się linie jakoś... Lista linii. Tutaj. Edytuj linię jakoś, o, dawaj. Odstępy na linii są włączone, zaraz. Aha, ale ja im jeszcze od razu dodam pętlę, także chwileczkę. Przystanek końcowy mały. A może duży? Ile kosztuje duży? $4800 i jeszcze paliwo na nim mamy. A na tym też w sumie. To jest jakiś zbiornik na paliwo może po prostu. Dobra, czy to by było tutaj? Można dać. Można dać i nawet jest równość, super, o to mi dokładnie chodziło właśnie. Trochę tutaj ostry mamy, jak te autobusy mają na co dzień jeździć, do powodzenia. No ale dobra, stały czas, zmienny czas. Co 30 sekund na razie sobie tutaj robocze ustawimy i teraz tak, dawaj jeszcze raz te linie. To. I tak, po centrum jedziemy sobie tutaj. Przystanek 4. Albo nie, po centrum, gdzie wysiadają wszyscy, dodamy sobie wtedy dopiero przystanek końcowy. A tu też możemy ładować, wyładować. Ale jednak nie możemy, nie wiem. I potem tutaj przystanek 4. I z przystanku 4 znowu wybrzusz centrum. Tutaj wsiadają wszyscy oprócz robotników. Tu. I na wybrzusz centrum wyładunek. I potem jedziemy sobie na przystanek 3, czyli tam. Dobra. Zmiany zostały zapisane, trasa wygląda tak. Szkoda, że nie jeżdżą jakoś tak tutaj. Wiecie, że nie wyjeżdżają sobie na wprost po prostu.
No ale trudno. I tutaj też zawracają zamiast jakoś ten, no ale tak mam drogi porobione na razie, także no, jakoś to tam będzie działać, dobra. Ile tutaj mamy autobusów w ogóle na tej linii? 5, 3 Mercedesy takie i 2 jakieś tam pazy. Ja tutaj mam jeszcze 2 takie paziki, to tu można ich jeszcze dodać troszeczkę, przypisz linię do pojazdu. Dawaj obydwa jeszcze te, co będą stać i się nudzić. I rdzewieć tylko na tym parkingu. Proszę bardzo, proszę jeździć. No i teraz tak, autobus tutaj sobie wjeżdża. I sobie teraz poczeka. On jest pusty, wysadził wszystkich i teraz rusza od razu. Fajnie stanął, tak zabawnie dosyć, no ale dobra. Można by mi tutaj jeszcze tankowanie w sumie kupić. Dawaj, 2 tony paliwa, niech się tutaj korzystają. No i 32 pasażerów. Tutaj tych pasażerów jest całkiem sporo. Ej, naklikałem się znowu. Całkiem sporo. Jak tam w ogóle sobie sklep radzi? Nie jest przepełniony, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Dobra, natomiast tak. Mamy tutaj pełno pracowników, no powiedzmy, że pełno. Co za tym idzie, produkujemy też w końcu jakieś ubrania. Nawet tutaj jedzie już nam po te ciuchy samochód, tylko fajnie by było, jakby on jednak jechał troszeczkę szybciej. Także zrobimy tutaj mu asfalt. To nie jest jakieś tam strasznie oszałamiająco drogie, także niech będzie takie coś. Tylko tutaj są takie tekstury teraz dupiaty, to tutaj też zrobimy. O, pyk. Proszę bardzo. No, także eksport ciuchów zaczął się na większą skalę trochę. I to ledwo się odpaliło z tym eksportem, bo tutaj jest ustawione, że jak jest tylko więcej niż 10%, to wtedy jeździ. Z tego akurat, no. Z tego też z chemikaliami, z ubraniami. Ile tutaj mamy rubli? Tutaj mamy 15 ton ubrań, 90 ton żywności, bla bla bla. I to jest ile procent całości? Mamy tu jakieś info, ile to jest? Nie ma żadnego info, ile procent całości. W każdym razie mamy tutaj 128 tysięcy rubli. A ja mam do zapłaty jeszcze w rublach 1 500 000. Chyba, jeżeli dobrze patrzę, że to jest to pożyczono ogółem. Tylko że tutaj kwota w ciągu dni to znowu przeterminowana, 2 miliony, czyli 2 miliony, czyli 3,5 miliona? Czy jakoś... nie wiem. A ile mogę jeszcze pożyczyć? Keks, może kredyt konsolidacyjny? 500 tysięcy mogę pożyczyć. To mi nic nie da. Znaczy mogę w sumie... A co mi tam będzie, kurde, 500 tysięcy, tylko może poczekam chwilę, żeby było pełne 500 tysięcy. Czy to maksimum się zwiększa, czy zmniejsza właściwie? To się zwiększa. O dobra, jest 500 000. Weźmiemy sobie to na... Ale dzikie oprocentowanie jest, kurde. Ej... Na rok? Dawaj. To spłacimy. Tu widzę, że zostają jakieś tam... Chyba te opóźnione płatności. Za mało pieniędzy na... Już? Wyssało mi całą kasę z konta. Czy ja wziąłem właśnie pożyczkę na większy procent, żeby spłacić te, które miały mniejszy? Być może. Proszę nie kwestionować moich genialnych decyzji finansowych. I ekonomicznych, i w ogóle wszystkich. To tak miało być. Już się na czerwono się opóźnione płatności świecą. Super. Ale za to moje pożyczki w dolarach, słuchajcie, jeszcze nie świecą na czerwono. To jest ważne, to jest bardzo ważna rzecz. Ja nawet nie wiem, czy tego nie wyeksportować na granicę i jakby dolarów sobie troszeczkę nie odrobić i nie spłacić czy coś, żeby mieć jednak bezpieczny jakby azyl w postaci tych dolarów, że zawsze sobie mogę jednak bardziej pożyczyć, nie wiem. Natomiast wiem, że dobrym pomysłem teraz, znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, byłoby zwiększenie pracowników w zakładach chemicznych. O kurde... Mamy tutaj ludzi, może nie jest pełno, ale są, żeby mieli dojście
No, żebyśmy mieli więcej pracowników po prostu w tych zakładach chemicznych. Nawet... ile mamy bezrobotnych w... tutaj? 264 osoby są bezrobotne. Nie wiem, gdzie oni wszyscy są. Chyba tutaj. Tak, tutaj są bezrobotni. Niskie wykształcenie, coś tam, coś tam. Czemu te bloki tak krzywo stoją? Ja pierdzielę, jak ja to zrobiłem, czemu tak krzywo stoją. Brak przedszkola i tak dalej. No tu jest zmarnowany potencjał, tak mi się wydaje, w tym miejscu. Także ja sobie tutaj może troszeczkę jeszcze rozbuduję te, powiedzmy, że przedmieścia. I sobie machniemy stąd autobusik do dworaku. Tutaj sobie troszeczkę poszerzymy temat. Przystanek damy, no tu gdzieś właśnie. Tylko, że tutaj można by ten kawałek drogi wyburzyć. Tutaj sobie troszeczkę też wyrównać. No tu było krzywo i tak, ten zjazd był krzywo. On jest do tego, do przepompowni tylko, także i tak nie musi być jakoś tam niesamowicie równy. To wygładzanie terenu, moment. Tutaj tak się dojedziemy gdzieś dotąd. O. I teraz tak, tutaj kawałek asfaltu jeszcze na wprost. Ile się da tam jakoś w miarę łagodnie podjechać. I teraz się to magicznie zmienia w drogę gruntową. I jest krzywe. No jest krzywe. No nie wiem, czemu mi tu podniosło właśnie w momencie, jak zbudowałem tę drogę, zrobiło mi taką górkę. No, tak to właśnie bywa niestety. Dobra, ale tutaj tak, przystaneczek. Ja wiem, że tutaj jest przystanek już, ale tutaj, ja go chcę zostawić w całości. Niech tutaj tylko pasażerowie i ci, co tam chcą do kościoła, czy tam do sklepu jakiegoś, albo innego basenu, niech się tam są. Natomiast tutaj sobie zrobimy osobny przystanek. Jakoś, powiedzmy, na przykład tutaj sobie go odsuniemy. Pyk, $760. Zrobimy sobie dojście też jakoś... Nie chcę tutaj przejść dla pieszych. Nie chcę tu ich tyle, wiecie, naczkać. Także niech mają naprzeciwko szambo zaraz, czy co to tam jest. No, szambo. Zbiornik na ściki. No, ale tak. Tutaj będziemy czekać tylko na robotników. I tych robotników wozimy sobie cykwuch tutaj gdzieś do zakładów chemicznych. Tutaj docelowo i tak będą drugie zakłady chemiczne, więc tutaj też by się przydał jeszcze przystanek tak już na zaś. Ten przystanek będzie tutaj. Tu se możemy chyba darować się tam te tam takie te, wiecie. No wiecie, takie te one tam, nie? Te takie te przystanki końcowe, zajezdnie czy coś. Będzie dobrze. Tutaj nie czekamy na nikogo. Tutaj jest tylko wyładunek. Tutaj macie bardzo wygodne, szybkie dojście do roboty i ewentualnie też bardzo wygodne, szybkie dojście do elektrowni, jakby ktoś potrzebował. Żeby w razie czego, wiecie, była opcja dojścia szybciej i wygodniej. Tu jeszcze mamy teraz przejazd taką drogą gruntową, także można by to też jakoś jeszcze polepszyć może. Ja tutaj tak specjalnie, to jest taka, wiecie, na wprost, że można sobie wyburzyć parę domków i zrobić tutaj drogę na wprost, ale na razie... Niech tak będzie, jak jest, w sumie nie będę tego ulepszać. Trochę szkoda kasy jednak. No tutaj będziemy mieli na przykład na razie drogę taką utwardzoną, żeby też nie szaleć jakoś za bardzo. Tu są w ogóle druty, zaraz je trzeba będzie jakoś przenieść pewnie znowu. O, albo tędy w sumie. Zrobimy sobie taką prostą drogę. Już taka prosta droga będzie brzydka. Dociągniemy ją na razie dotąd. A potem jakoś tu może. Tu jest coś już, halo. To nie chcę. Zrobimy ją sobie tędy. Pyk. 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 I pyk. I pyk. Coś takiego. Dajmy na to. Te druty to ja usunę. No muszę patrzeć na dolary, żebym ja zaraz, wiecie, nie przedobrzył z tym usuwaniem. Tak. Czy ja tutaj mogę pojechać na wprost jakoś? Zbyt ostry zakręt. Oczywiście, że zbyt ostry zakręt. Ja chcę tutaj zrobić skrzyżowanie. Muszę kawałek do przodu pojechać. Zrobić tak. I zrobić tak później, a to usuniemy. Takie skrzyżowanie chciałem tutaj mieć. I tu ewentualnie tak jeszcze i tutaj coś też chcę pobudować, nie? O, elegancio. Te druty sobie wyburzymy.
I tutaj pobudujemy jakieś domki. Za dolary wszystko, czemu nie? Jakie są teraz w miarę tanie, takie nie za wysokie, no bo to wiecie, tutaj mamy tak troszeczkę odsunięte to wszystko. Te są, kurde, drogie dosyć. Jak na pojemność, to są, kurde, drogie. Te też kosztują po 3000, nawet takie, kurde, pojedyncze bym tu stawiał, ale nie bardzo to się nadaje. Tu 6000, 20 robotników. A tu za 7 mamy 60. Ale to jest wysokie dosyć. Ile to ma pięter? Ja nie potrafię... 5 stories, 5S. Wszystkie są 5S. A tu jest brick house taki na przykład. Za 20 tysięcy, za 14 tysięcy drogie dosyć. Kurde. 7 pięter. Nie mam za bardzo, kurde, domków takich fajnych. No nie mam, no. Extra small nie jest taki wcale small. Ten jest za 35 tysięcy. Ten jest taki dupny. Ale jeden taki dupny by tu mógł być. Kurde, pod górą. Nawet w porywach do dwóch. Ile to nam kosztuje? Ten jest biały, a tamten jest ciemny. No dobra, dawaj takiego. Odsunąłbym sobie to może tak troszkę. Pyk. I tutaj drugi. Pyk. Dobra. I to jest droga inwestycja dosyć. Ile to tam w sumie? 35 tysięcy dolarów. Wybrałem chyba najdroższe z burzliwych, kurde. Nie no, ale pojemność mają dużą. To dwa takie postawimy, na razie będzie git. Na razie będzie git. Tu jakoś, że taka ścieżeczka. Cyk, fuch. Proszę bardzo. Do sklepów dojście powinno być i tak dalej. No i teraz jeszcze jakieś autobusy by trzeba było. Budynek jest bez zasilania. A, czekaj, bo tak przed sekundą odciąłem zasilanie. Teraz zdziwiony. Jaki to był drut? To był drut tego typu. Podjedziemy sobie tu. Myk i potem tutaj. Będziemy mieli w miarę tak realistycznie te druty poprowadzone. Nie żadne tam podziemne, tylko normalnie chamski drut na wierzchu. Nikt tu nie mieszka. Zaraz poszukamy, czy ktoś tutaj mógłby mieszkać. Zaraz sobie jeszcze przelecimy po mapie. Tylko że trzeba kupić więcej autobusów. Takie w miarę szybkie, w miarę pojemne. No ten za 12 tysięcy. Czemu ten jest droższy? Ma mniejszą pojemność i w ogóle wszystko. 55 pasażerów to jest dużo pasażerów. Ale no nie mam alternatywy, to jest drugi najtańszy praktycznie. No ten jest jeszcze, ale 60 na godzinę, dobra. Nie ma co kombinować, dawaj trzy takie Mercedesy. I kurde, tutaj linia taka z tego przystanku do tego przystanku. Tutaj ładujemy pracowników tylko. I to tylko takich wykształconych może. A tutaj wyładunek. Dworaki, przystanek i tego, proszę bardzo. Pokaż teraz te linie. Potrzeba więcej pojazdów. Dobra, tutaj jeszcze sobie oczywiście dopiszemy tego wariata i tego wariata. No i jazdunia. Pyk, pyk, pyk. Odstępy włączone, wszystko włączone. Jeszcze sobie nazwiemy. Wybrzusz, nie wiem, niski wybrzusz czy coś takiego. Wybrzusz niski pracownicy. Wybrzusz niski pracownicy. A tutaj wybrzusz niski mieszkańcy. Wybrzusz. Wybrzusz niski mieszkańcy. A tutaj dworaki, zakłady chemiczne. Czy też jakoś to nazwać? Dwozachem. W sumie. Dwozachem. Tak, nie wiem, dziwnie mi to brzmi. Propozycje, jak macie jakieś ciekawe, to możecie pisać w komentarzach. Ja tam zawsze czytam komentarze, może nie odpowiadam na wszystkie i tak dalej, wiadomo, ale czasem coś tamtego. Dwozachem. Proszę bardzo, bardzo giga napis.
Tutaj też napiszemy Wozachem. O, no ten jest taki, kurde, potężny. No to trochę przesada jest ten transparent, Sorunia. No kurde. Pyk, disappear, nie ma. Tutaj może sobie napisać, tu się już nie da, dobra. No ale do Dwozachem, proszę bardzo, jest. Jakieś tam autobusy sobie będą jeździć, już jedzie jeden bus. 10 robotników. No rewelacji nie ma, ale tutaj też nie mają chyba co, przedszkola. Tak, brak przedszkola lub miejsc w nim. Także jeszcze ostatnią kasą sobie tutaj zaraz kupimy przedszkole. Proszę bardzo. Tutaj. Za dolary. Brzedżgole. Jest. Będą. No i teraz jeszcze zobaczmy, czy ja jeszcze mam tutaj gdzieś miejsce, w którym są jakieś budynki, które jeszcze nie zostały przeze mnie totalnie opróżnione. A, ja wiem gdzie. Moment, przed chwilą sobie obczajałem. W Porwalowicach jest pusto. W Erdolu jest mało, ale w Salamcu jeszcze są na przykład. Salamiec tutaj jeszcze jest. I Salamiec jest, słuchajcie, pełny. Tu jest jeszcze taki rządek budynków, które też są pełne, ale jakby, no nie wiem, w ostateczności będę je tam opróżniał. O, dobra. Nie wiem, czy tego chcecie, czy nie, ale właśnie traficie zaraz do nowego, pięknego miejsca. Milicja nie dotarła na miejsce, no bo nie mam żadnej milicji jeszcze. Potami się teraz nie będziemy jeszcze przejmować. Najpierw musimy zarabiać. Dobra. A, pełne są już, okej. A tutaj jeszcze sobie do tych bloczków dorzucimy. Dobra. I elegancko. Robotników jest full, a dzieci nie chodzą do szkół. O nie! Uczniowie tutaj jeszcze mają... Mamy tutaj dojście do... O, nie ma tutaj dojścia do tego przystanku, halo? Nie ma tu ścieżeczki, to taki problem duży jest. To zaraz zrobimy ścieżeczkę. Tu jakaś kolizja z infrastrukturą. Myk. Myk. I... O, dobra, jest teraz super dojście do przystanku. Tu jeszcze do sklepu może też, żeby było jakieś takie. Gdzieś tu jeszcze tu jest sklep, ale tutaj powinno dojście być. Jak tam teraz sytuacja? No i teraz jest dojście. Uczniowie se powinni dojść, mam nadzieję. Nie wiem, czy tu mam miejsca w szkole. Mam miejsca w szkole. O. I tutaj dojście z przystanku jest. No to dobra, mają autobus, powiedzmy, że sobie dojadą do tej szkoły. Powinno być ok. Przedszkola są. Bezrobotnych jest dużo. Ale robotników na przystanku też jest dużo, także super. Super sprawa. Będzie coś z tego. Na razie za bardzo nie widać, żeby tu się coś zmieniło z ilością robotników, ale dobra. Ile mamy kasy na statku? 180 tysięcy rubli mamy na statku. Tak, to nie jest dużo. No ale pojedziemy sobie zaraz, popłyniemy. Ten kredyt konsolidacyjny mi wyszedł perfekcyjny po prostu. Już opóźnione płatności 20 tysięcy, super. Ale znowu mogę pożyczyć 500 tysięcy. Tylko nie bardzo chyba to ma sens. No, nic mi to nie da w tej chwili. Kurde. No nic mi to nie da. Dolary prędzej można by było jeszcze uratować jakoś, spłacając powiedzmy jedną z tych pożyczek. 400 tysięcy jakoś może spłacić szybciej to. No, na tym statku mamy 230, no to powiedzmy, że teraz mamy więcej tych ciuchów.
Może ta chemia też będzie. W ogóle widzę, że jeżdżą, zapierdzielają. Ja muszę tutaj więcej aut kupić. Do eksportu drobnicowego przypiszemy sobie jeszcze te stąd może. Ty pojedziesz? Ty pojedziesz? Ty pojedziesz? I ty też pojedziesz. Wy tutaj będziecie teraz, kurde, zarabiać gruby hajs. Mogłem to zrobić wcześniej. Cyk. 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 Dobra, i teraz zmienią swoje miejsce pracy i będzie zajebiście. Teraz będą wozić, kurde... Wyjeżdżają? Jadą! Dobra, jadą. A tutaj jeszcze nie ma znaków, bo widzę, że ustępowali tym z prawej. O! Kombajny na pola jadą! O kurde, pogers! Ja... Mamy już, kurde, ten... Halo? No halo? Mamy. Mamy płody rolne nowe. W lipcu? Tylko oni chyba zaczną znowu siać. Nie wiem, czy zaczną siać. Trochę średni pomysł, żeby siali, ale chyba tak będzie. Co to tak zapierdziela? Ale dzikus. No dobra. Nara.